Hej, witam Cię serdecznie. Jako, że bardzo cenię Twój czas, chciałbym Ci dzisiaj przedstawić krok po kroku, jak zainstalować Raspbiana na pamięci zewnętrznej USB. Pomoże Ci to zaoszczędzić dużo czasu na szukaniu informacji w internecie, ponieważ karta SD nie jest najlepszym rozwiązaniem do instalacji systemu na Raspberry, ponieważ bardzo szybko potrafi się uszkodzić. W takim przypadku możemy wykorzystać USB, dokładnie pendrive'a lub zewnętrzny dysk SSD. Dobrze, więc potrzebujemy mieć tak kartę SD, jakiegoś pendrive'a, żeby z niego uruchomić system z USB, no i oczywiście Raspberry. Dobrze, wsadzamy naszą kartę SD do czytnika i do USB. No więc tak, na początku będziemy potrzebowali ten program. To jest ta firma. Możemy go ściągnąć na instaluj. Możemy go ściągnąć na przykład na komputer świat, na kilku innych portalach. Więc jak już go pobierzemy i ściągniemy. Dobrze, otwieramy ten program. Tutaj dajemy usuń. Tutaj dajemy usunąć. Dlaczego mam internet tak dziwnie? OK. Tutaj w pozostałej dajemy utwórz. OK. Bardzo istotne jest to, żeby ustawić tutaj FAT32. System plików. OK. Etykiety nie musimy dawać. Dajemy OK. Teraz mamy tutaj naszą listę zadań. Mamy trzy operacje. Dajemy zastosuj. OK, wszystko się udało. Wszystkie elementy operacji zostały zakończone pomyślnie. Zakończ. Widzimy tutaj, mamy FAT32, 14 GB. Dobrze, zamykamy sobie ten program. Tutaj anuluj. OK, kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest ściągnięcie Raspbiana, jeśli ktoś nie posiada. Najwyższa wersja, czyli Raspbian Buster, jest to wersja pełna, to jest wersja full. Ściągnijcie sobie go tutaj. Ja już go wcześniej ściągnąłem. Mam go tutaj. OK, to jest to. Dobrze, tutaj mamy nasz obraz. Teraz tak. Teraz potrzebujemy sobie ściągnąć ten oto program ze strony producenta. Dobrze. Jak go uruchomię, już go mam zainstalowanego. Dobrze, program się uruchomił. OK,
Teraz sobie tutaj wybieramy obraz, który chcemy wybrać. Mamy tutaj Raspbian Buster Full. OK. Dajemy otwórz. I teraz wybieramy sobie naszą pamięć. To już nam automatycznie wybrało. Dajemy kontynuuj i dajemy flash. Teraz pytam o pozwolenie. Dobrze. Teraz startuję. To potrwa około 10-15 minut. To ja idę na kawkę. Dobrze, mamy to. Pamiętaj, jeśli nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. Teraz będzie najistotniejsza rzecz, którą musimy zrobić, żeby nam to zadziałało. Dobrze, teraz musimy wyciągnąć i wsadzić naszą pamięć. Dobrze, już. Widzimy, mamy bota. Ok, wchodzimy teraz w nasz bot i wchodzimy w config, co jest bardzo istotne. Tutaj jest najważniejsza rzecz. Wchodzimy sobie na sam dół i musimy sobie wkleić jedną linijkę danych. Mamy to tutaj, bot. Wklejamy tą linijkę na sam dół. Sprawi to, że przy kolejnym uruchomieniu nasz Raspberry będzie się botował z USB. Dobrze, zamykamy. Teraz tą samą czynność musimy wykonać dla naszego dysku zewnętrznego lub USB pendrive'a. Dobrze, robimy jeszcze raz to samo, tylko teraz z naszą pamięcią zewnętrzną USB. OK. Usuń. OK. Dajemy utwórz i tak samo jak tam dajemy FAT32. OK. Nasza lista operacji i zastosuj. Dobrze, udało się. Okej, mamy. Dobrze, to zamykamy. Mamy. Mamy pusty dysk USB, okej. I
I teraz wezmę jeszcze raz to samo. Dobra. Wybieramy ten sam obraz. Otwórz. Wybieramy nasz USB. OK. Kontynuuj. I flashujemy. Ostrzeżenia o usunięciu. OK. Pozwolenie. Jeszcze raz to samo. To znowu ja. Niestety w trakcie wyłączył mi się telefon. Nagrywanie, będę musiał zmienić sprzęt. Jeśli nie, omówiłem już o subskrypcji, pamiętaj. Dobrze. Mamy teraz wgrany nasz system na USB. Na pamięć przenośną. Teraz musimy zrobić to samo, co z kartą SD, czyli wchodzimy sobie do naszego pliku, gdzie mamy wchodzimy sobie do naszego pliku, gdzie mamy naszą linijkę, kopiujemy. Wchodzimy do bot, config. Jedna linijka. Wklejamy. Dajemy zapisz. Dobrze. To mamy zrobione. Teraz możemy sobie bezpiecznie wyciągnąć sprzęt. OK, wyciągamy. Teraz tak, przepinam sobie monitor na Raspberry HDMI. Dobrze, teraz mamy tylko jedną sekwencję do zrobienia. Musimy wsadzić naszą kartę SD do Raspberry i nasze Raspberry uruchomić. Wtedy ona pobierze sobie parametry, które ustawiliśmy. Dobrze. Mamy wsadzoną kartę SD. Dobrze. Teraz zasilanie. Dobrze. Mamy zasilone. Mamy wsadzoną tylko kartę SD. Dobrze, mamy pierwsze uruchomienie. Tutaj nic nie robimy, ponieważ karta SD nas nie interesuje. Chodziło tylko o to, żeby nasz system się uruchomił. Dobra. Teraz sobie muszę podłączyć klawiaturę. Dobrze, czyli to wyłączamy. I wyłączamy nasze Raspberry. Shutdown. Dobra, mamy wyłączone, teraz wyciągamy kartę SD i w jej miejsce wsadzamy naszego pendrive'a. OK, czyli mamy wsadzonego tylko pendrive'a do naszego Raspberry, czyli naszą pamięć zewnętrzną. OK, i włączamy napięcie. Dobrze,
Teraz czekamy, to potrwa troszkę. I jak widzimy, z naszej pamięci zewnętrznej zaczyna się uruchamiać Raspberry, czyli mamy już wszystko gotowe. Nie potrzebujemy już karty SD. Pierwsze uruchomienie może potrwać troszkę. Czasami nasze Raspberry potrzebuje się zrestartować. No i jak widzicie, wszystko działa z USB pamięci zewnętrznej. Tak samo możecie sobie zrobić z dyskiem. Pamiętaj, subskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, czy tobie tą metodą udało się uruchomić Raspberry. I dzięki za oglądanie. Cześć.